kto za to zapłaci. Drodzy Państwo, jesteśmy właściwie już prawie przy końcówce zimy i przy takich okazjach, kiedy czerpiemy z ciepła, kiedy dotykamy ciepłych kaloryferów, myślimy też o tym, kto to ciepło produkuje i jak wypadamy my jako miasto Ostrowiec Świętokrzyski na tle innych producentów ciepła. Otóż Ostrowiecka Miejska Energetyka Cieplna traktuje nas, mieszkańców Ostrowca, jako taką przysłowiową dojną krowę, bo ceny, które mamy w Ostrowcu na ciepło, są jednymi z najwyższych w całym województwie. Dla porównania, cena w mieście wojewódzkim za gigajoule to jest 81,5 zł, natomiast w Ostrowcu to ponad 146 zł. Wszyscy się zastanawiamy, dlaczego to ciepło w Ostrowcu jest tak drogie. Wszyscy myślimy, czy jest to wina osób zarządzających miastem, zarządzających spółką, czy wina jakichś innych czynników. Otóż, drodzy Państwo, tak naprawdę osoby, które odpowiadają za to ciepło w Ostrowcu, czyli prezydent, bo jest to spółka miejska, wszyscy ci, którzy wspierają prezydenta i zarząd MEC-u, nie radzą sobie z zarządzaniem tak dużą spółką. To ciepło mamy dlatego drogie, ponieważ oni nie wiedzą, jak to robić, a nawet jeżeli wiedzą, to tego nie robią. Przykładem na to jest raport NIK-u, który wyraźnie pokazuje, że poprzez swoje zaniedbania Zarząd Miejskiej Energetyki Cieplnej nie wyegzekwował dużych pieniędzy od dostawców miału węglowego. Otóż NIK wskazuje na to, że mimo iż opał trafiający do MEC-u nie spełniał warunków umowy, to MEC nie zwracał się do firm dostarczających opał o pieniądze, które miał zagwarantowane w umowach z tymi dostawcami. Pieniądze, które powinny być rekompensatą za to, że opał nie spełniał warunków dotyczących kaloryczności, siarki czy ziarna. Otóż, drodzy Państwo, poprzez takie działania Miejska Energetyka Cieplna cały czas tylko bazuje na nas, na mieszkańcach Ostrowca. Kwoty, które, ja to obliczyłem, kwoty, które powinno się wyegzekwować od dostawców, to kwoty wielomilionowe. I teraz pytanie brzmi, kto za to zapłaci? Zapłacą za to mieszkańcy, płacimy za to my wszyscy. Jeżeli będziemy się dalej godzić na takie traktowanie, to te ceny ciepła będą nam podnosić cały czas, bo dobrze i łatwo się zarządza spółką w momencie, kiedy odpowiedzialność przenosi się tylko i wyłącznie na mieszkańców. Te pieniądze, których nie egzekwuje się od firm, pytanie naprawdę bardzo otwarte i proszę, żebyście Państwo sobie je przemyśleli. Dlaczego się nie egzekwuje pieniędzy, które powinno się egzekwować? Dlaczego musi przyjść NIK, żeby pokazał, że to są uchybienia, że to jest niedotrzymanie procedur. Drodzy Państwo, kuriozalne jest to, że firma dopiero zareagowała w odpowiedni sposób w momencie, kiedy były to zalecenia NIK-u. Do tej pory tych pieniędzy jeszcze nie ściągnięto i wszyscy sobie zadajemy pytanie, jak to jest, że firma Miejska Energetyka Cieplna, firma, która 10 lat temu była jedną z najlepszych, jeżeli nie najlepszą firmą w Ostrowcu, w tej chwili ma tak gigantyczne straty? Bo przypomnę, w roku 2021 MEC zanotował 18,8 miliona straty, natomiast w roku 2022 ta strata już wynosi ponad 31 milionów. Czy
takim działaniem nie doprowadza się MERS-u do być może likwidacji, a może już jakiś inwestor się szykuje na tą firmę. Tego nie wiemy, natomiast nie są to normalne działania. Jeżeli przy tych samych urządzeniach wytwórczych, przy tym samym opale, w elektrowni Kielce można produkować ciepło po 81 zł i 50 groszy za gigajoule, to dlaczego w Ostrowcu ta produkcja, ta cena ciepła wynosi 146 zł? No, w taki sposób to traktujemy jako mieszkańców, jako głównego sponsora MEC-u, nie jako partnera do tego, żeby mieszkańcy płacili za ciepło, tylko jako sponsora, bo jest to nie do pomyślenia, żeby w mieście z takim, w mieście, w którym tak trudno jeszcze jest o pracę, gdzie ta średnia jest na poziomie odbiegającym od na przykład Kielc, ceny były najwyższe, to za te działania powinni odpowiedzieć ci, którzy miastem i powiatem rządzą. Drodzy Państwo, ja wiem, jak to zrobić, żeby ciepło w Ostrowcu było tańsze. To, że ja wiem i to, że ja o tym mówię, to nie znaczy, że ktoś tego słucha. Państwo z MEC-u się chwalą, że wszystko jest na dobrej drodze. No jak może być na dobrej drodze, jeżeli spółka generuje w ciągu 2 lat 50 milionów straty, jak kontrola NIK-owska wypada bardzo źle, bo ja przypomnę, że jeszcze mieszkańcy, miasto całe nie było, nie miało odpowiedniego zabezpieczenia w opał, bo jest taki wielkość wymagana rezerwy opału i oczywiście MEC takiej wielkości nie miał. Nie można oddzielać miasta od spółki miejskiej i mówić, że miasto nie ma długów, to długi ma tylko spółka. Nie, ponieważ tak dalej nie może być, bo te długi za spółkę w końcu będzie musiało zapłacić miasto, więc ani poprzedni rządzący miastem Jarosław Górczyński, ale również w tej chwili Łakomiec, prezydent Łakomiec, który jest z nadania pana Górczyńskiego, prowadzą politykę, która jak widać nie służy mieszkańcom.